dwie tukiery w tej chałupie? Mieszko tu kto? Mieszka, nawet pracuje. Cześć. Jakuż ty, Jacek, cóż ty tu robisz w Brennej w kozi zagrodzie, naprawdę? Trochę, wiesz, tutaj dorabiam i dlatego... Ty tak... dorabiasz? Tak. Na co? Na Sylwestra. Chcę cię zaprosić i żebyśmy gdzieś fajnie... A chaj też będzie robił tego Sylwestra, nie godaj, że w tej swojej chałupie do góry dnem. Tak, ale damy radę tam się utrzymać. A co, nie fajnie? Ja nie wiem, czy ja ci mogę w tej kwestii zaufać, naprawdę. Ale jakbyśmy już spotkali i Tomek tu jest, czuwo, to może bymy nagrali koncert życie na Nowy Rok już. Bardzo fajnie. Wiesz co, mam trochę czasu, to w sumie... Dobra. Nie obrzeszcie cię szefowo? Nie. No to już to pójdę. Ja się rozbiorę z fartucha może. Tu Jacek, siady już, naprawdę. Dobra, to ja się rozbieram z fartucha. Na chwilę, mam może nadzieję, że... nie spać ci życzenia. Bardzo ci dziękuję. To co, mamy taki odcinek specjalny trochę, bo prawie że noworoczny. Staronoworoczny, zgadza się, także zaczniemy od złożenia życzeń wszystkim wam na ten Nowy Rok. Tak, każdy z nas ma jakieś plany, marzenia. Ja zapytam ciebie, jakie masz plany i marzenia, ale to za chwilę, związane z Nowym Rokiem. Życzymy wszystkim naszym widzom, życzymy wszystkim naszym czytelnikom zrealizowania tych najbardziej skrytych i takich najbardziej gdzieś tam ukrytych marzeń i pragnień w tym Nowym Roku. Niech Nowy Rok będzie też czasem zmiany. Niech to będzie zmiana na lepsze. Życzymy Państwu, by nie opuszczał Państwa uśmiech i no, żeby po prostu ludzie, którzy są bliscy sercu, cały czas byli blisko. Bo to jest przecież najważniejsze. Ludzie. Moi rozstawili, a ja bym chciała też powinszować na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, co by się wam darzyło, mnożyło kapusta i groch. Co by się wam darzyło, mnożyło we dworze i w łoborze, na kołeczku i w woreczku, w każdym kątku, po dzieciątku. Co byście mieli pełne skrzynie, pełne pudła, żeby żadno gaździno też przy piecu nie schudła. Co by wam w studni nie chybiało wody, a w chałupie zgody. Co by wam krety nie robiły szkody. Bycie zdrowi i wiesieli, jako w niebie i anieli. Tego wam wiszujem razem z Jackiem, z Chrystem Panem, aż na wieki wieków. Amen. Zgadza się. A jakie masz plany i marzenia na Nowy Rok, Aniu? Plany i marzenia? Ja bym strasznie chciała wreszcie studia skończyć. O, to tego ci życzę. Pięknie, dziękuję. A ty? I pochwalisz się dyplomem. Nie. Chyba nie. Nie będę się nie chwalić za dobrze, bardzo. Ale żebyś ukończyła te studia. Pięknie, dziękuję. A ty? Chciałbym, żeby ten rok był lepszy od poprzednich. Jeszcze lepszy, Jacek. To jest. Jest to możliwe. Tak. No to już to będziemy trzymać się, dzierżeć za to kciuki, a zaczynamy już winszować wszystkim solenizantą. 25 grudnia urodziny obchodziła Ewa Chmielewska z Górek Wielkich. Organizator wielu zbiórek charytatywnych dla najbardziej potrzebujących osób w naszym regionie. Z tej okazji portal OX.pl życzy dużo zdrowia Pani Ewie oraz spełnienia wszystkich marzeń oraz samej pozytywnej energii i dobrych ludzi wokół siebie. Wszystkiego najlepszego. W Nowy Rok, 1 stycznia, urodziny obchodzi Mieczysław Zdębowca. Z tej okazji moc zdrowia, zadowolenia z życia, szczęścia samych pogodnych dni, radości i uśmiechu na twarzy oraz powodzenia w pracy życzy rodzina z Cieszyna. Uwaga, uwaga, teraz poprosimy o skupienie PTTK Ślimoki w Goleszowie. Nowy Rok nadchodzi. Z tej okazji życzymy sobie słonecznych dni i radosnych chwil. Niech troski i problemy omijają Was szerokim łukiem, a każdy kolejny dzień przynosi coś dobrego. Życzymy zdrowia, uśmiechu, wartościowych ludzi na drodze, na której nie znajdą się w nadchodzącym roku żadne, nawet najmniejsze problemy i życzymy wielu radosnych przygód na turystycznych szlakach. Dla członków koła oraz naszych wiernych sympatyków życzy prezes koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Moc zdrowia dla pana Tomasza Piwochy z Cieszyna, który swoje urodziny świętował 27 grudnia, zrealizowania wszystkich planów i powodzenia w pracy i żeby krwi nigdy nie zabrakło. Wojtkowi Seligmanowi z Brennej z okazji nadchodzących urodzin życzymy dużo zdrowia, radości, energii, niezniszczalnych palców do grania na basie i więcej czasu dla siebie. Ekipa portalu OX.pl. Urodzinowe życzenia wysyłamy też Urszuli Trester z Cieszyna. Samych słonecznych dni, błogosławieństwa Bożego, zgody w rodzinie, miłości, bezpiecznego dystansu do świata i wszystkiego, co najlepsze. Życzy Marysia z rodziną. Moi Rostomili, to by już były wszystkie życzenia na dziśka. Dziękujemy za te nadesłane. Pięknie pytamy, co byście wysyłali następne, na następny tydzień. Nasz adres mailowy życzenia@ox.pl. Dziękujemy ogromnie gospodarzom tego pięknego miejsca, Koziej Zagrody w Brennej, Państwu Marchlewiczom, za to, że nam tu pozwolili przyjść i skorzystać z pięknej atmosfery. No i
To wszystko. Tak, i będziemy tutaj częściej przychodzić, bo jaki Sylwester, taki cały Nowy Rok ponoć. Tak. Piosenkę zaśpiewa Paweł Kwastek z zespołem. Do widzenia za tydzień. Po swe ręce, gdy choinka lśni, każde słowo jest prezentem. W ten szczególny dzień ty i ja patrzymy sercem, gdy kolęda brzmi, dobra jest w nas nieco więcej. W ten szczególny dzień daję tobie w sercu przestrzeń, daję tobie w sercu przestrzeń. W ten szczególny dzień, w ten szczególny dzień. Obiecuję ci, nowy rok szczęście przyniesie. W ten szczególny dzień chciałbym móc być tego pewien. Więc obiecaj mi, że nie znikniesz, że nie znikniesz już mi. W ten szczególny dzień chciałbym móc być tego pewien. Więc obiecaj mi, że nie znikniesz. 3, 2, 1. Ścieżki brzegiem, przekonajmy się, co się kryje za zakrętem. W ten zwyczajny dzień ty i ja przez życie biegiem, to Bóg jeden wie, czy spotkamy się na mecie. W ten zwyczajny dzień może wy mi odpowiecie, czemu każda z chwil nie może być jak święta świętem. Czemu nie może tak być? Wszystko co w nas tkwi ujdzie tak jak powietrze. W ciągu kilku dni ja też to wszystko spieprzę. Chociaż dobrym chcę być, chociaż dobrym, chociaż dobrym chcę być. Wszystko co w nas tkwi ujdzie tak jak powietrze. W ciągu kilku dni, w ciągu kilku dni.